Dzisiejszy temat to temat języków. Języki. W Biblii. Chodzi o określenie, które odpowiada greckiemu słowu glossa. I mamy tutaj trzy znaczenia słowa glossa. Po pierwsze, naród lub lud wyróżniający się językiem. Mamy to opisane w objawieniu Jana 5 rozdział 9 werset i w 7 rozdziale 9 werset. Po drugie, język taki jak jest opisany w Dziejach Apostolskich 2:11. Oraz po trzecie, język w znaczeniu organu, jak w Ewangelii według Marka 7 rozdział 33 werset albo 35 werset lub pierwszy list Jana 3 rozdział 18 werset. W Ewangelii według Marka 7 rozdział 33 werset to słowo glossa jest oddane następująco. I wziął go od ludu na osobność, włożył palce swoje w uszy jego i plunąwszy dotknął się języka jego. To określenie języka jego zawiera w sobie słowo glossa. Także 35 werset. Zaraz otworzyły się uszy jego i rozwiązały się więzy języka jego i wymawiał dobrze. Czyli więzy języka jego. Język jest tutaj jako greckie glossa. Można to tutaj zauważyć, że jest greckie słowo odpowiadające językowi. Dokładnie tes glosses autu. W 35 wersecie tes glosses autu. Także pierwszy list Jana 3:18. Dziadki moje, miłujmy nie słowem lub językiem, ale uczynkiem i prawdą. To słowo językiem to jest po prostu glossa. Również w objawieniu Jana, 5 rozdział, 9 werset, i śpiewali nową pieśń, mówiąc: godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć z niej pieczęcie, boś był zabity i odkupiłeś nas Bogu krwią swoją ze wszelkiego pokolenia i języka, i ludu, i narodu. I tutaj języka jest po prostu właśnie słowo greckie glossa. Także 7 rozdział 9 werset. Tutaj mamy: potem widziałem i oto wielkie mnóstwo ludzi, których nie mógł nikt zliczyć, z każdego narodu i z pokoleń i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, obleczeni w szaty białe i palmy były w rękach ich. I tutaj to słowo i języków. Języków odpowiada właśnie greckiemu słowu glossa. I widzimy tutaj użycie tego słowa w Piśmie Świętym w różnych kontekstach. Pytanie jest, czy powinniśmy mówić językami? Pytanie to staje dziś przed chrześcijanami jak nigdy dotąd, ponieważ ruch mówienia na językach dawno już przełamał bariery denominacyjne ograniczające go do kręgów zielonoświątkowych i przeniknął do niemal każdego segmentu wyznaniowego chrześcijaństwa. Ponieważ ruch mówienia na językach nie ma żadnej struktury organizacyjnej ani jednolitości w zasadach i praktyce, nie jest łatwo go zdefiniować. Jego fanatyczni zwolennicy wierzą, że mówienie językami, czyli używanie dźwięków niezrozumiałych dla innych, jest jedynym ważnym dowodem na to, że ktoś otrzymał Ducha Świętego. Uważają również, że ci, którzy nie mówią językami, nie są chrześcijanami w całym znaczeniu tego słowa. Bardziej umiarkowani rzecznicy uważają, że mówienie językami jest tylko jednym z darów duchowych i dlatego nie należy się go spodziewać w doświadczeniu każdego chrześcijanina. Trzeba uczciwie powiedzieć, że zdecydowana większość osób mówiących językami deklaruje wierność Jezusowi Chrystusowi jako Zbawicielowi i Biblii jako natchnionemu Słowu Bożemu. Można jednak
znaleźć jego wyznawców zarówno w kościołach rzymskokatolickich, jak i w liberalnych kościołach protestanckich, a nawet w niektórych religiach niechrześcijańskich. Czasami można spotkać ludzi bez względu na Boga czy religię, którzy szukają wrażeń psychicznych poprzez doświadczenie języków. Szerokie spektrum opinii i postaw może znaleźć także wśród tych, którzy sprzeciwiają się ruchowi językowemu. Niektórzy psychologowie uważają, że praktyka języków prowadzi do zaburzeń emocjonalnych, a nawet załamań. Wśród ewangelicznych chrześcijan często pojawiają się sprzeczne odczucia wobec języków. Czasami jest to powód do śmiechu, czasami jest to uczucie strachu. Czasem pojawiają się tajemnicze, dręczące pytania w sercu. Czy brakuje mi istotnej części chrześcijańskiego doświadczenia? Czy brakuje mi pełni Ducha Świętego w moim życiu? Niektórzy chrześcijanie są przekonani, że duża część współczesnego mówienia językami wynika z działalności szatana i jego agentów. Jeden z pisarzy nazywa to nowym ruchem szatańskiego oszustwa. Wywyższające siebie ja bierze górę i zastępuje prawdziwe wartości duchowe. Miłość psychicznych uniesień, miłość do psychicznych uniesień zastępuje w ten sposób badanie Słowa Bożego, a to hamuje wzrost ku dojrzałości, wzrost do dojrzałości. Jest to faktycznie opisane w czasopiśmie The Tone Movement z wydawnictwa Good Tidings Publishers. Istotne znaczenie dla każdego chrześcijanina, który pragnie poznać i podążać za Słowem Bożym, ma pytanie, w jakim stopniu, jeśli w ogóle, doświadczenie nadnaturalnych języków zapisane w Biblii jest porównywalne z jego doświadczaniem przez wyznawców współczesnego ruchu językowego. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy starannie rozważyć i porównać te fragmenty pisma, które traktują o tym temacie. Według pisma, przyczyna języków. Rozpocznijmy to zastanawianie się od zacytowania jedynego wersetu w całej Biblii, który konkretnie mówi o przyczynie daru języków. Języki znakiem są nie wierzących, ale niewierzących. Lecz prorokowanie nie niewierzących, ale wierzących. Tak mówi Słowo Boże w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział, 22 werset. Rozważymy ten werset w pewnym stopniu szczegółowo później. Na razie zachęcam Cię, abyś pamiętał o nim, gdy będziemy rozważać różne odniesienia do języków w Nowym Testamencie. Będziesz zachwycony pięknem i dokładnością Słowa Bożego, gdy zobaczysz, jak wszystkie te odniesienia pasują do siebie. W każdym odnotowanym przypadku dar języków stanowił znak niewierzących i dla niewierzących. I stąd ważna jest prawidłowa definicja języków. Już to sygnalizowałem troszkę wcześniej. I to jest bardzo ważne. Znaczenie słowa języki używanego w Piśmie Świętym pochodzi od greckiego słowa glossa. Słowa, które w języku polskim może odnosić się do jednej z trzech rzeczy. Po pierwsze, języka jako organu mowy, jak w Ewangelii Marka 7, rozdział 33, werset. Po drugie, języka, jak w Objawieniu 5:9, czyli narodu, oraz języka jako nadprzyrodzonego daru mówienia innym istniejącym języku bez nauczenia się go
jak to mamy opisane w pierwszym liście do Koryntian 12:10. Oczywiście, teraz zajmujemy się trzecim znaczeniem języków z tej definicji. I to trzecie znaczenie języków z tej definicji to jest akurat właśnie kwestia, która jest związana z nadprzyrodzonym darem mówienia w innym istniejącym języku bez nauczenia się go. Jak to jest opisane w pierwszym liście do Koryntian 12:10. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 10 werset. A innemu rozmaite języki, a innemu wykładanie języków. Języki opisane w Dziejach Apostolskich. To może być pouczające, żeby zerknąć do tego, co tam jest opisane. Będą mówić nowymi językami, obiecał Pan Jezus tym, którzy uwierzyli, w 16 rozdziale Mateusza. Po przekazaniu swoim uczniom wielkiego posłannictwa, aby głosili i chrzcili na całym świecie, Pan Jezus Chrystus mówił o pewnych znakach, które wystąpią u tych, którzy uwierzyli Mu. Jednym z tych znaków było, będą mówić nowymi językami. Innymi słowy, otrzymają oni moc mówienia językami, których się nie nauczyli. Pierwsze rozdziały Dziejów Apostolskich opisują szczególne znaki, poprzez które Bóg dał świadectwo apostołom. Gdy ci zaczęli głosić Ewangelię, zwłaszcza wśród Żydów, upoważnił tę małą grupę nieświadomych. Nieświadomych i nieuczonych. Bo to takie zarzuty padły. Jako tych, przez których wprowadzał coś nowego w środku wrogiego świata. Stare wino judaizmu zostało zastąpione nowym winem chrześcijaństwa. Możemy to zobaczyć m.in. w Łukasza, 5 rozdział. Ewangelia według Łukasza, rozdział 5, 36 werset. Powiedział im też podobieństwo. Nikt łaty z szaty nowej nie wstawia w szatę starą, bo inaczej nowe drze stare i do starego niestosowna jest łata z nowego. I nikt nie leje wina młodego w stare statki, bo inaczej wino młode rozsadzi statki i samo wyciecze i statki się psują. Ale młode wino należy wlewać w nowe statki. Oboje bywają zachowane. Nikt, kto się napił starego, nie chce zaraz młodego, ale mówi, stare jest lepsze. Za pomocą znaków Bóg odcisnął swoje piętno osądu na pierwszym i aprobaty na posłańcach drugiego. Potwierdza nam to list do Hebrajczyków, 2 rozdział, 3-4 werset. Tam czytamy tak. List do Hebrajczyków, rozdział 2, i to są następujące słowa. List do Hebrajczyków, rozdział 2, werset 3 i 4. Jakże my unikniemy, jeśli zaniedbamy tak wielkiego zbawienia, które będąc z początku opowiadane przez Pana, potwierdzone nam zostało przez tych, którzy słyszeli, gdy i Bóg świadectwo wydawał, przez znaki i cuda i rozliczne moce i przez udzielanie Ducha Świętego według woli swojej. Jak widzimy, list do Hebrajczyków 2:3-4 mówi jasno, że Bóg za pomocą znaków uwierzytelnił posłańców, a nie przesłanie. Przesłanie Ewangelii nie potrzebuje żadnego uwierzytelnienia, ani wtedy, ani teraz.
będąc samo w sobie mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, jak uczy list do Rzymian, pierwszy rozdział, 16 werset. Z kolei Dzieje Apostolskie, drugi rozdział od 1 do 12, opisuje nieco dokładniej tą kwestię. A oni wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch dał wypowiedzieć. W dniu Pięćdziesiątnicy Duch Boży zstąpił i zanurzył wszystkich wierzących w jedno ciało zgodnie z obietnicą Chrystusa. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami. W wyniku tego specjalnego znaku obrzezani z każdego narodu pod niebem byli zdumieni, gdy usłyszeli uczniów mówiących ich języku. Pytali: spójrzcie, czyż ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jak to jest, że słyszymy każdy w swoim języku, w którym się urodziliśmy? Tak jest zapisane świadectwo w Dziejach Apostolskich 2:7-8. Piotr skorzystał z okazji, aby głosić Ewangelię, i 3000 uwierzyło. Czy zauważyłeś to? Ci niewierzący Żydzi, którzy słyszeli, gdy uczniowie mówili językami, słyszeli, że wypowiadali oni zrozumiałe słowa w ich własnych językach. Nie był to niezrozumiały bełkot. Tak jest zawsze w przypadku biblijnych języków. Kiedy to zrozumiemy, nie będziemy tracić czasu i energii na desperackie próby robienia czegoś, czego Bóg nigdy nie zamierzał zrobić dla swojego ludu. Możemy raczej skupić się na studiowaniu Biblii i lepszym poznaniu naszego błogosławionego Pana Jezusa Chrystusa. Zauważmy też, że świadectwo Pisma nie mówi, że ci, którzy mówili językami, głosili Ewangelię, ani że Piotr głosił w specjalnym języku. Bóg po prostu wykorzystał tę okazję, aby uwierzytelnić swoich sług znakiem języków do tych niewierzących Żydów. Harmonizuje to doskonale z Ewangelią według Marka, 16 rozdział, 17 werset, listem do Hebrajczyków, 2 rozdział od 3 do 4 wersetu i z pierwszym listem do Koryntian, 14 rozdział, 22 werset. Miejsce z Pisma Świętego związane z Dziejami Apostolskimi, 2 rozdział, 41 do 47 wersetu. Wtedy ci, którzy z radością przyjęli Jego Słowo, zostali ochrzczeni i trwali. Nie ma wzmianki, że 3000, które uwierzyły przy tej okazji, mówiło językami, chociaż robili wiele innych rzeczy, które wskazują na duchowy wzrost i radość w Panu. To samo można powiedzieć o 5000, którzy uwierzyli w Dziejach Apostolskich, 4 rozdział, 4 werset. Później w Dziejach Apostolskich 2:31, kiedy uczniowie modlili się, zostali napełnieni Duchem Świętym i z odwagą mówili Słowo Boże. Też nie ma wzmianki o mówieniu językami. To samo można powiedzieć o 5000, którzy uwierzyli w Dziejach Apostolskich, 4 rozdział, 4 werset. Podobnie jest z wierzącymi, którzy zostali dodani do zgromadzenia Pana w Dziejach Apostolskich, 5 rozdział, 14 werset. Z rozmnożeniem uczniów w Dziejach Apostolskich, 6 rozdział, 7 werset. I z ochmistrzem z Etiopii w Dziejach Apostolskich, 8 rozdział, 26 do 40 wersetu. Nie znajdujemy żadnych dowodów na to, że którykolwiek z nich mówił językami. Czego uczą nas Dzieje Apostolskie, 9 rozdział,
od 1 do 22 wersetu. Przejrzyj i bądź napełniony Duchem Świętym. Te słowa usłyszał apostoł Paweł. Nawrócenie apostoła Pawła zasługuje na szczególną uwagę. Słowo Boże nie mówi, że on mówił językami przy tej okazji, chociaż jego oczy otrzymały wzrok i został napełniony Duchem Świętym. Z pierwszego listu do Koryntian, 14 rozdział, 8 werset, dowiadujemy się, że Paweł, apostoł, rzeczywiście mówił językami. W Dziejach Apostolskich 9:42 nie ma wzmianki o tym, że ci, którzy w Jopie uwierzyli Panu Jezusowi Chrystusowi, mówili językami, chociaż wzbudzenie Dorkas z martwych najwyraźniej miało na nich wielki wpływ. Przejawy mocy w Dziejach Apostolskich od 1 do 9 rozdziału, pierwszych 9 rozdziałach Dziejów Apostolskich, mówienie językami jest wspomniane tylko w jednym przypadku, w rozdziale 2. Wiele razy Ewangelia była głoszona w mocy. Ludzie zaufali Chrystusowi i zostali napełnieni Duchem Świętym. Zgromadzenie Boże bardzo się rozrastało, ponieważ doświadczali po pierwsze mocy we wspólnocie, bo to mówią nam Dzieje Apostolskie 2 rozdział 46 do 47 wersetu. Mocy w modlitwie, Dzieje Apostolskie 4, 23 do 31 o tym piszą. Mocy w rozwiązywaniu problemów, o czym mamy świadectwo w Dziejach Apostolskich 7 rozdział od 1 do 7 wersetu. Doświadczali mocy w dawaniu świadectwa, bo to mówią nam Dzieje Apostolskie 8, 4 do 5. I także mocy w praktycznym chodzeniu. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, 31 werset. I doświadczyli tego wszystkiego bez manifestacji w postaci języków. Nie było języków przy tej okazji zapisanych w Słowie Bożym. Jakże smutne jest to, że niektórzy ludzie uważający się za chrześcijan wydają się nieświadomi tych prostych tekstów i jest im wmawiane, że nie mogą doświadczyć duchowej mocy w swoim życiu, dopóki nie będą mówić językami. Jest wręcz odwrotnie. Mówienie językami jest obecnie świadectwem braku mocy i jest to przybieranie pozoru pobożności, podczas gdy się ci ludzie wyparli mocy. I wszystkim takim chciałbym pokornie powiedzieć: trwajcie w Chrystusie, a przyniesie to obfity owoc. A wy przyniesiecie obfity owoc dla Boga, ponieważ wasza siła jest w Nim, w Chrystusie, a nie w doświadczeniach. Bez Niego, bez Chrystusa nic nie możecie uczynić. Tak mówi wyraźnie Pan Jezus w Ewangelii Jana, 15 rozdział od 1 do 7 wersetu. W Dziejach Apostolskich, 10 rozdział, od 34 do 48 wiersza mamy również ważny, znamienny fragment świadectwa Bożego. Słyszeli, jak mówili językami i wielbili Boga. Znamienne jest, że druga wzmianka w Księdze Dziejów Apostolskich o osobach mówiących językami znajduje się właśnie w tym rozdziale 10. Tak jak Bóg użył Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy, aby przedstawić niewierzącym Żydom zmartwychwstałego i uwielbionego Zbawiciela, tak teraz użył tego samego naczynia, aby przynieść tego samego Zbawiciela poganom zebranym w domu Korneliusza. O, Bóg dał języki przy tej okazji. W jaki sposób był to znak dla niewierzących? Po pierwsze, warto pamiętać, że Piotrowi nie było łatwo iść do pogan. Bóg użył specjalnej wizji, aby przełamać jego żydowskie uprzedzenia, o czym możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich 10 rozdział, w całym rozdziale. Ci, którzy są z obrzezania, którzy byli z obrzezania, będący w Jerozolimie, nie widzieli tej wizji i kłócili, sprzeczali się z Piotrem z tego powodu, że robił to, co nie było dozwolone obrzezanym. Chodził do nieobrzezanych ludzi i jadł z nimi.
Jednak, gdy Piotr i ci, którzy towarzyszyli mu w domu Korneliusza, wyjaśniali swoje postępowanie, zakończyli je podsumowaniem zapisanym w Dziejach Apostolskich, 11 rozdział, 17 werset. Jeśli więc Bóg dał im ten sam dar, jaki dał nam, gdyśmy uwierzyli Panu Jezusowi Chrystusowi, kimże ja jestem, abym mógł zabronić Bogu? Jaki był wynik tej argumentacji? Gdy usłyszeli te rzeczy, chwalili Boga, mówiąc: w takim razie Bóg udzielił również poganom upamiętanie do życia. Tak mamy zapisane w świadectwie w Dziejach Apostolskich, 11 rozdział, 18 werset. Cudowny znak języków oznajmił niewierzącym umysłom to, co zostało już ogłoszone w dniu Pięćdziesiątnicy, że Bóg przełamuje bariery między ludźmi, odwraca wyrok spod Babel, przez krzyż łączy w jedno ciało obrzezanego i nieobrzezanego, a tym samym odrzuca judaizm. Apostoł Paweł szczegółowo objaśnia tę cenną tajemnicę, co mamy na przykład w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział zapisane, oraz w liście do Efezjan, rozdział 2. I Bóg posłużył się znakiem języków, aby wskazać niewierzącym z obrzezanych jej prawdziwość. Języki znakiem są nie wierzących, ale niewierzących. Lecz prorokowanie nie niewierzących, ale wierzących. Tak mówi pierwszy list do Koryntian, 14:22. W Dziejach Apostolskich, 13 rozdział, od 48 wersetu, świadectwo Boże zapisane w Piśmie Świętym daje nam wyraźne wskazówki i możemy to znaleźć tam. Tak wielu, jak zostało powołanych do życia wiecznego, uwierzyło, a uczniowie zostali napełnieni radością i Duchem Świętym. Miasta Antiochia i Pizydia były świadkami gorliwej pracy Pawła i Barnaby. Na początku ich pierwszej podróży misyjnej miasto Antiochia Pizydyjska było świadkiem gorliwej pracy Pawła i Barnaby. Słowo Boże o konieczności uwierzenia Jezusowi Chrystusowi Panu zostało w dużej mierze odrzucone przez obrzezanych, ale pewna liczba pogan zwróciła się do Pana Jezusa Chrystusa, wierząc Mu i otrzymując życie wieczne. Nie mamy świadectw Pism Świętych sugerujących, że którykolwiek z nich mówił językami, a na pewno byli napełnieni Duchem Świętym. Niezwykła praca Pawła podczas podróży misyjnych jest zapisana w pozostałej części Księgi Dziejów Apostolskich. Wielu ludzi jest zadziwionych, zdumionych, gdy dowiadują się, że żaden z nawróconych dzięki jego posłudze nie mówił językami, bo tak świadczy Słowo Boże, z jednym znamiennym wyjątkiem opisanym w Dziejach Apostolskich, 19 rozdział od 1 do 6 wersetu. W Dziejach Apostolskich, 19 rozdział od 1 do 6 wersetu, mamy kolejne okoliczności opisane. Duch Święty zstąpił na nich, a oni mówili językami i prorokowali. Okoliczności towarzyszące trzeciemu i ostatniemu wystąpieniu języków w Księdze Dziejów Apostolskich są bardzo różne od dwóch pierwszych. Jerozolima była miejscem Pięćdziesiątnicy i wylania języków na znak zgromadzonych tam rzeszą obrzezanych. Drugie wydarzenie, które miało miejsce w domu Korneliusza w Cezarei, przyjęło tylko jedno pełne domostwo i dotyczyło tylko jednego domostwa, w którym był właśnie Korneliusz i jego rodzina. W 19 rozdziale Dziejów Apostolskich znajdujemy się w Efezie, słynnej stolicy Azji
siedzibie czczonej przez bogan świątyni Diany, kosmopolitycznym centrum handlu religii, kultury i władzy politycznej. Dlatego, jeśli na to patrzymy, jest to specyficzne miejsce reprezentujące cały niezbawiony świat w czterech aspektach: politycznym, kulturalnym, religijnym i handlowym. Dlaczego, skoro języki są znakiem nie dla wierzących, ale dla niewierzących? Czyli jak mówi pierwszy list do Koryntian 14:22, języki znakiem są nie wierzących, ale niewierzących, lecz prorokowanie nie niewierzących, ale wierzących. Dlaczego, skoro tak jest, miałoby tam mieć miejsce mówienie językami? Najpierw przybliżmy trochę tło pracy Pana Jezusa Chrystusa w Efezie. Wielu ludzi odpowiedziało tam na Ewangelię Jezusa Chrystusa. Efez stał się domem apostoła Pawła na 2 lata i ośrodkiem, z którego wszyscy, którzy mieszkali w Azji, słyszeli słowo Pana Jezusa Chrystusa. Zarówno Żydzi, jak i Grecy, tak mówią nam Dzieje Apostolskie w 19 rozdziale, w 10 wersecie. Efez był świadkiem szczególnych cudów dokonywanych rękami Pawła i upokarzającej porażki 7 żydowskich egzorcystów, którzy próbowali naśladować moc Boga przez Pawła działającego. W Efezie unosił się dym z ognia wznieconego przez wierzących Chrystusowi, gdy zaraz po ich nawróceniu spalili magiczne i okultystyczne księgi warte 50 tysięcy sztuk srebra. W Efezie pielęgnowany był zaciekły gniew sfrustrowanych pogańskich złotników, wyrażany w ogromnych wrzaskach i krzykach oszalałego miasta. W Efezie Słowo Boże rosło potężnie i zwyciężało. Czy nie jest to zdumiewające, że przy tłumach zwracających się do Pana Jezusa Chrystusa i dających takie dowody prawdziwego nawrócenia, tylko 12 mężczyzn miało tam mówić językami? Zauważmy kilka rzeczy o tych 12. Po pierwsze, zostali oni ochrzczeni chrztem Janowym. Po drugie, przed nawróceniem w wyniku zwiastowania im Ewangelii przez Pawła nie wiedzieli, że Duch Święty został udzielony. Po trzecie, po tym, jak zostali ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa, Paweł położył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich i mówili językami. Skoro języki znakiem są nie wierzących, ale niewierzących, lecz prorokowanie nie niewierzących, ale wierzących, jak mówi nam pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 22 werset, to w jaki sposób tych 12 mówiących językami dało znak niewierzącym Żydom? Odpowiedź staje się jasna, gdy zastanowimy się nad całą relacją. W mieście złożonym z pogańskich czcicieli Diany i ortodoksyjnych obrzezanych, Bóg odcisnął swoje piętno na 12 mężczyznach, którzy nawrócili się do Jezusa Chrystusa Pana. Potwierdził Bóg, że ci ludzie są prawdziwie narodzonymi na nowo z Boga ludźmi. Bóg następnie dał dodatkowe znaki przez apostoła Pawła w uzdrawianiu i wypędzaniu demonów. Skumulowany efekt był potężny. W ustanowieniu chrześcijaństwa i zniweczeniu zarówno judaizmu, jak i pogaństwa. Czy nie jest jednak znamienne, że Paweł nie wspomina o znaczeniu konieczności czy kontynuacji któregokolwiek z tych darów, znaków, kiedy przemawia do starszych w Efezie w Dziejach Apostolskich, 20 rozdział, od 17 do 35 wersetu? Kilka lat później, pisząc list do Efezjan, również nie wspomina o darze języków. Duch Boży prowadzi go raczej do zajęcia ich serc i umysłów drogocennymi skarbami Chrystusa, które mają trwałą wartość i są ważne dla wszystkich. Świadectwo Boga zostało ustanowione i znaki nie były już potrzebne. Kolejną rzeczą jest kwestia języków w listach. Języki w listach apostolskich. Czy są w ogóle tam wymienione?
No, raz, tylko jeden list mówi o językach, a jest to pierwszy list Pawła do Koryntian. Możemy przyjrzeć się dokładnie, co ma on do powiedzenia na ten temat w tym świętym, bo skoro języki znakiem są niewierzących, ale niewierzących, lecz prorokowanie nie niewierzących, ale wierzących, tak? Też w tym liście, pierwszym liście Jana, do Koryntian, pierwszym liście do Koryntian Pawła, pierwszym liście Pawła do Koryntian 14:22, tak jest zapisane. Pamiętajmy tylko, że w czasie, gdy Paweł, apostoł Paweł, pisał do nich, nie byli oni napełnionymi Duchem Świętym wzorowymi wierzącymi. Wszyscy wierzący są przeniknięci Duchem Świętym, ale nie zawsze są nim napełnieni. Grzech zasmuca ducha. Pierwszy list Pawła do Koryntian jest w dużej mierze listem upominającym i korygującym, ponieważ mamy kilka dowodów. Po pierwsze, Koryntianie byli kłótliwi i sekciarscy. Jest dowód na to w pierwszym liście do Koryntian, pierwszy rozdział 10-13. Koryntianie byli cieleśni i po ludzku, a nie po Bożemu rozumowali. To jest też udowodnione w pierwszym liście do Koryntian, trzeci rozdział od 1-5. Znowu, Koryntianie uważali się za mądrych na tym świecie, co mówi nam wyraźnie Słowo Boże w pierwszym liście do Koryntian 3:18-23. Koryntianie nadymali się, obnosząc się z tym, że są mądrzy, silni i honorowi. Tak mówi nam pierwszy list do Koryntian, czwarty rozdział, 6:20-21. Koryntianie nie przejmowali się straszliwym złem spośród nich. To znowu jest pierwszy list do Koryntian, piąty rozdział. Pozywali się i wyłudzali od siebie nawzajem, co mówi nam pierwszy list do Koryntian, szósty rozdział. Koryntianie potrzebowali korekty w zakresie seksu i stosunków małżeńskich, o czym świadczy wyraźnie pierwszy list do Koryntian, szósty i siódmy rozdział. Także wykorzystywali wiedzę w sposób zarozumiały, nie licząc się ze słabszymi braćmi. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 8. Koryntianom groziło duchowe cudzołóstwo i bałwochwalstwo, co też mamy udowodnione w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 10. Podczas wieczerzy pańskiej zachowywali się skandalicznie, nieładnie, wskutek czego wielu spośród nich było chorych i słabych, a wielu zasnęło, to znaczy po prostu umarło. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, o tym mówi. Także ich niewiasty nie nakrywały głów w czasie modlitwy i prorokowania, a ich mężczyźni nakrywali głowy w czasie modlitwy i prorokowania, co też jest w 11 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Oczywiście nie wszyscy spośród nich byli winni tych wszystkich uchybień. Wspominamy o tym dlatego, że to tło jest bardzo pomocne, aby rozumieć, co Paweł mówi do nich na temat języków w rozdziałach 12-14. Musimy rozumieć, że Paweł koryguje ich nadużywanie języków, tak jak korygował inne ich nadużycia we wcześniejszych miejscach tego listu. Dlaczego jednak Koryntianom tak bardzo zależało na językach, skoro nie było to problemem dla Filipian, Kolosan, Tesaloniczan i licznych chrześcijan w innych miejscach? Fragmenty, które zaraz rozważymy, rzucą światło na to pytanie, ale jest to taki mechanizm obronny, że jeżeli nie masz prawdziwej pobożności, to szukasz pozorów pobożności. Języki się do tego świetnie nadają, żeby zrobić dużo hałasu, dużo fermentu, podczas gdy nieosądzony grzech postaci brata żyjącego z żoną ojca swego jest praktykowany, ale się wtedy mówi: no ale bracie, widzisz, u nas są języki, no więc to my przecież mamy rację, prawda? I pierwszy list do Koryntian, rozdział 12. Innemu różne rodzaje języków, innemu tłumaczenie języków. Przyjrzyjmy się najpierw działaniu Ducha Świętego, Ducha Bożego w odniesieniu do manifestacji duchowych, w tym darów języku. Tylko to Bóg
umożliwia prawdziwe wyznanie Jezusa jako Pana. Tylko Bóg, Duch Święty umożliwia to. Rozróżnia dary dla wspólnego dobra ciała i dla realizacji Bożych celów. To też jest bardzo ważne, że Duch Święty rozróżnia te dary. Są one różnego rodzaju. List do Rzymian, 12 rozdział i list do Efezjan, 4 rozdział również uczą tej ważnej prawdy, że dary duchowe nie są udzielane przede wszystkim dla błogosławienia, budowania i wyróżniania danej osoby, której są udzielane. Duch Święty daje różne dary suwerennie, zgodnie ze swoją wolą. Szczerzy ludzie mogą się modlić, błagać i oczekiwać. I to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć, że to są takie zewnętrzne praktyki. Stosować mogą nawet skomplikowane procedury, aby otrzymać pewne dary. Ale Bóg po prostu nie daje tych darów w ten sposób. On ma na myśli ciało Chrystusa, którego członkiem jest każdy chrześcijanin. I skoro tak się dzieje, to ustawia te członki w ciele tak, jak mu się podoba. O czym mówi pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 18 werset. A także ustawia uzdolnionych przez siebie ludzi w zgromadzeniu tak, jak mu się podoba. To też mówi nam pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 28 do 31 wersetu. Wyobraź sobie w swoim własnym ciele stopę, która pragnie być okiem. Albo rękę, która pragnie być uchem. Pomyśl, że pewne członki twojego ciała mówią innym członkom: nie potrzebujemy cię. Cóż za absurd. Trafiasz wtedy od razu na stół operacyjny, jakby się coś takiego działo. Nazywa się to chorobą autoimmunologiczną lub trochę podobnie. Jest to absurd. Zarówno w ciele ludzkim, jak i w ciele Chrystusa. Mamy mieć opiekę i troskę o siebie nawzajem i być zadowoleni z miejsca, sfery i daru, który Bóg dał każdemu z nas. I to po prostu jest działanie Ducha Świętego, że On ukierunkowuje nas w stronę tego, że mamy się opiekować i troszczyć o siebie nawzajem i być zadowoleni z miejsca, sferu, zakresu i daru, który Bóg nam, każdemu z nas, dał. Oczywiście mamy rozbudzać i używać dary. Mamy to robić. Które Bóg nam dał, zgodnie z instrukcjami w pierwszym liście do Tymoteusza 4:14 i drugim liście do Tymoteusza 1:6. Właśnie te instrukcje potwierdzają to samo, że otrzymaliśmy już to, co mamy obowiązek rozbudzać i używać. I to jest bardzo ważna kwestia, żeby to rozumieć. Kolejnym zagadnieniem jest kwestia z pierwszego listu do Koryntian 12:31. Staracie się o większe dary. Prawie słyszę, jak ktoś protestuje, ale spójrz na pierwszy list do Koryntian 12:31, gdzie jest napisane: staracie się o większe dary. Czy to nie obala wszystkiego, co mówisz? Wcale nie. Czasownik zelute, oddany jako staracie, w wersecie 31 może być przetłumaczony zarówno w trybie rozkazującym, jak i oznajmującym. W przypadku przetłumaczenia w ten drugi sposób brzmiałoby ono: staracie się o większe dary. Jeszcze wam obfitszą drogę wskazuję. Jako takie jest ono raczej stwierdzeniem faktu i to nawet nie pochwałą, niż zachęceniem. To tłumaczenie lepiej pasuje, jak sądzę, do kontekstu wszystkiego, co jest nauczane w pierwszym liście do Koryntian od 12 do 14 rozdziału.
priorytety i akcenty stawiane przez Koryntian były niewłaściwe. Byli cieleśni, podzieleni, szukający siebie i pragnący charyzmatycznej manifestacji darów i zdolności. Apostoł Paweł mówi w efekcie: pragniecie darów, ale potrzebujecie miłości. Nawet jeśli ktoś upiera się przy przedstawieniu czasownika staracie w trybie nakazującym jako starajcie, kontekst nadal wskazuje, że Pawłowi chodzi o zbiorowe pragnienie najlepszych darów, które miałyby być manifestowane wśród nich, a nie o osobiste pragnienie większych i lepszych darów. Innymi słowy, nie chodzi o to, że każda osoba powinna pragnąć tego, czego Bóg nie raczył jej dać, ale o to, że wszyscy powinni pragnąć budowania ciała Chrystusa poprzez wykonywanie większych darów wśród nich. Podsumowując zatem to, co pierwszy list do Koryntian 12 uczy o językach, widzimy, był to dar udzielony przez Ducha Świętego niektórym członkom ciała Chrystusa zgodnie z Jego wolą, zgodnie z wolą Chrystusa. Po drugie, nie jest to dowód na to, że ktoś został ochrzczony przez Ducha Świętego, ponieważ przez jednego Ducha wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, pierwszy list do Koryntian 12:13. Poza tym niewierzący też mogą otrzymywać dary Ducha Świętego i to nic nie znaczy o tym, czy są, czy nie są wierzący. Judasz miał wiele darów Ducha Świętego i wiemy, jak jego życie się zakończyło. Po trzecie, nie wszyscy mówili językami, tak jak nie wszyscy byli apostołami, nie wszyscy byli prorokami, nie wszyscy nauczycielami i tak dalej. Biorąc pod uwagę pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, zauważamy, że ten rozdział nie jest wzniosłym opisem miłości, przypadkowo umieszczonym w liście do Koryntian, bez odniesienia do nauk, które go poprzedzają i po nim następują, lecz jest dokładnie w samym centrum. Miłość nigdy nie zawodzi, języki ustaną. Ten rozdział opisuje raczej miłość jako główny czynnik w naszych relacjach między sobą i w naszym używaniu darów duchowych. Języki, proroctwa, zrozumienie tajemnic, wiedza, nawet wiara i życzliwość stają się puste i bezwartościowe, bez miłości. Wystarczy zauważyć, jak sam opis miłości w wersetach pierwszego listu do Koryntian 13 od 4 do 7 wersetu reguluje użycie darów. Miłość długo cierpi i jest łaskawa. Nie będę używał swoich darów jako młotka do wbijania innych ludzi w ziemię. Miłość nie zazdrości, czyli nie będę zazdrościł darów, które zostały udzielone innym, a mnie nie. Miłość nie paraduje sama z siebie, nie jest nadęta. Nie będę stawiać na duchowym poziomie i nie będę samego siebie stawiać na duchowym poziomie ponad innymi chrześcijanami z tego powodu, że oni nie mają tego, co mam. Miłość nie zachowuje się niegrzecznie. Nie stracę kontroli emocjonalnej nad sobą w korzystaniu z darów. Miłość nie szuka swego. Będę raczej szukał dobra ciała Chrystusowego niż swoich osobistych korzyści. Miłość nie daje się sprowokować, nie myśli o złem. Nie będę reagował na prawdziwe lub wymyślone, wyimaginowane prowokacje innych, przypisując im złe motywy. Miłość nie cieszy się z nieprawości, lecz raduje się z prawdy. Prawda, jaka jest w Jezusie, będzie centralnym punktem mojej społeczności i radości z innymi chrześcijanami. W pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdział, 8 werset, Paweł mówi, że języki ustaną. Czy one już ustały?
Będziemy mogli lepiej odpowiedzieć na to pytanie, czy one już ustały po zbadaniu w pierwszym liście do Koryntian. 14 rozdział, celu, dla którego ten dar został dany. Tutaj jest nacisk przedstawiony. Ten nacisk nie jest położony na to, kiedy lub jak języki ustaną, ale raczej na cenną prawdę, że miłość nigdy nie zawodzi. W przeciwieństwie do zawodzących proroctw języków, które ustaną, i wiedzy, która zniknie. Wszystko, co jest częściowe w wiedzy i proroctwach, zniknie, gdy przyjdzie to, co jest doskonałe. Kiedy będziemy z Chrystusem w chwale, nie będziemy już widzieć przez ciemną szybę, ale twarzą w twarz. Nie będziemy już wiedzieć częściowo, ale będziemy wiedzieć tak, jak jesteśmy znani przez Boga. Niech nasze życie będzie coraz bardziej kontrolowane i kontrolowalne i motywowane przez miłość. Największą z tych rzeczy, które trwają, bo tylko miłość trwa ponadczasowo. Języki, jak mówi pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, języki znakiem są nie dla wierzących, ale niewierzących, lecz prorokowanie nie niewierzących, ale wierzących. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 22 werset. Języki znakiem są nie wierzących, ale niewierzących, lecz prorokowanie nie niewierzących, ale wierzących. Paweł apostoł wielokrotnie w tym rozdziale przeciwstawia języki proroctwu, a proroctwo językom, podkreślając wartość tego, co jest związane z prorokowaniem dla ludu Bożego. Dlaczego? Ponieważ kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu ludzi. Kto mówi językiem, buduje samego siebie. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 2 i 3 werset. Zauważ, że dar proroctwa nie odnosi się do przepowiadania przyszłych wydarzeń, ale raczej do przedstawiania myśli Bożych dla obecnego błogosławienia wierzących. Mówiący w języku nie buduje kościoła, jeśli nie ma tłumacza. Podobnie modlitwa w języku nie ma żadnej wartości dla tych, którzy nie potrafią zrozumieć i powiedzieć amen. W przeciwieństwie do głupoty mówienia słów, których nikt nie rozumie, Paweł podaje kilka istotnych zasad komunikacji, których musimy przestrzegać, jeśli pragniemy, aby Kościół doznał zbudowania. Tak mamy w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział, 5 werset. Po pierwsze, używać słów, które są znaczące, jak mamy to w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział, 11 werset. Po drugie, używać słów łatwych do zrozumienia. To mówi nam pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 9, tak żeby nawet zwykły wierny mógł powiedzieć amen. Po trzecie, wydać określony dźwięk, co mówi nam pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 7-8. Wreszcie, apostoł Paweł przeciwstawia języki i proroctwo w odniesieniu do celu, dla którego każdy z nich został dany. Pierwsze jest znakiem dla niewierzących, drugie dla zbudowania wierzących. Wydaje się to wystarczająco proste i jasne. A stanie się takie, gdy przyjrzymy się temu nieco bardziej szczegółowo. Jaki jest zatem cel języków? Cel języków, mając przed oczami napomnienie Pawła z pierwszego listu do Koryntian, 14:20, w złości bądźcie niemowlętami, ale w rozumie bądźcie dojrzali. Spróbujmy spojrzeć ze zrozumieniem i bez złośliwości na pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 21 i 22 werset. 21 werset zawiera cytat Izajasza 28, który jest kluczowy dla zrozumienia celu języków.
z ludźmi o innych językach i innych wargach będę mówił do tego ludu, a jednak dlatego wszystkiego nie usłuchają mnie, mówi Pan. A więc w czasach Izajasza byli ludzie mówiący językami. Kim byli i dlaczego mówili językami? Bóg używał różnych środków, aby przemówić do swojego ludu, czyli Izraela. Ale oni nie słuchali. Mówił do nich cierpliwie, przykazanie po przykazaniu, wiersz po wierszu. Aby mogli wejść do odpoczynku i odświeżenia, które miał dla nich w planie, oni nie słuchali. Dlatego Bóg użył języka innego narodu, aby do nich przemówić, języka Asyryjczyków, którzy mieli ich najechać i spustoszyć ich ziemię. Kiedy zaczęli słyszeć ten obcy język na swoich polach, w wioskach i miastach, wiedzieli, że sąd jest blisko. Spójrzmy teraz jeszcze raz na fragment. Języki znakiem są nie wierzących, ale niewierzących, lecz prorokowanie nie niewierzących, ale wierzących. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 22 werset. Jak dziwny język Asyryjczyków był znakiem od Boga, aby powiedzieć Izraelowi o nadchodzącym sądzie w czasach Izajasza. Tak języki uczniów Chrystusa stały się znakiem dla Izraela o nadchodzącym sądzie na ich naród w czasach apostolskich. I czy sąd nadszedł? Historia odnotowuje straszliwe zniszczenie Jerozolimy przez legiony Tytusa w 70 roku naszej ery. Znak języków dla niewierzących wypełnił się doskonale, tak jak wypełnił się doskonale w czasach Izajasza. Rzeczywiście pismo nie może być naruszone, jak mówi nam Ewangelia według Jana, 10 rozdział, 35 werset. Podsumowując, powinniśmy zwrócić teraz uwagę na to, co Słowo Boże mówi o językach w świetle podanego celu, dla którego przez Boga zostały one dane. Czyniąc to, spróbujmy odpowiedzieć na postawione na początku pytanie. Czy powinniśmy dzisiaj mówić językami? Teraz możemy zrozumieć naleganie Pawła, że języki nie są przede wszystkim do używania w zgromadzeniu świętych. Jeśli ktoś mówi tam w języku, którego nikt nie rozumie, musi być obecny tłumacz. Teraz możemy łatwo zauważyć, że Paweł mówił językami bardziej niż oni wszyscy, o czym mówi pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 18 werset. Jako wielki apostoł misyjny, który zwykle udawał się najpierw do obrzezanych w każdym mieście, był widocznie bardzo używany przez Boga w dostrzeganiu tego znaku wśród nich. Teraz jasna staje się nagana Pawła wobec tych, którzy źle rozumieli i nadużywali języków. Bez względu na to, czy starali się je nabyć i używać do autoprezentacji, mówienia o tajemnicach, czy po prostu do ekstatycznego, duchowego zabawiania się nimi, nadużywali ich. Wszystkie dary duchowe muszą być używane zgodnie z celem, dla którego Bóg je dał. Bóg dał języki jako znak dla niewierzących. Teraz możemy zrozumieć, dlaczego Paweł powiedział: nie zabraniajcie mówić językami, jak to jest zapisane w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział, 39 werset. Było to słowo przestrogi dla tych, którzy mogliby zareagować na nadużywanie języków, prowadząc zakonną kampanię na rzecz powstrzymania, nawet legalnego używania tego daru. Dopóki Boży sąd nie spadł na Izrael w roku 70 naszej ery, jak wspomniano wcześniej, języki były nadal znakiem dla niewierzących o zbliżającym się sądzie. Teraz możemy zrozumieć trzy wystąpienia języków w Księdze Dziejów Apostolskich. Niewykluczone, że były inne okazje przed 70 rokiem, kiedy być może Bóg mógł dać ten znak, ale spodobało mu się zapisać tylko te trzy. Jeden w centrum judaizmu w Jerozolimie, Dzieje Apostolskie 2,
jeden w odniesieniu do wprowadzania chrześcijaństwa jako sprowadzającego obrzezanego i poganina do jednego ciała i wynikającego z tego odstawienia judaizmu, co czytamy w Dziejach Apostolskich, 10 rozdział, 11 werset. Jeden w kosmopolitycznym Efezie, być może jako reprezentatywny dla tego, jak Bóg dał ten znak niewiernym, obrzezanym, rozproszonym po całym Imperium Rzymskim. Dzięki temu możemy zająć się ogólnymi wnioskami. Ograniczone znaczenie nadane językom Księdze Dziejów Apostolskich doskonale współgra z tym, co Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian. Był to ważny dar ducha, dany jako znak dla niewierzących, ale na pewno nie jako najważniejszy dowód Ducha Świętego w wierzącym. Ani też nie jest to doświadczenie, którego pożądać powinni ci, którzy szukają duchowej mocy lub wzrostu duchowego. Rozważając to, co Bóg objawił na temat języków w swoim cennym słowie, chwalmy Go, że powiedział nam to, co musimy wiedzieć, a pominął to, czego nie musimy wiedzieć. Czy zatem dar języków jest na dzień dzisiejszy? Myślę, że fragmenty Pism Świętych, które rozważaliśmy, wskazują, że nie. Z drugiej strony Bóg jest suwerenny w środkach, które wybiera, aby osiągnąć swoje cele. Nie jest ograniczony naszą ograniczoną wiedzą i doświadczeniem. Jeśli zdecyduje się udzielić uzasadnionego daru języków, a nie niezrozumiałego bełkotu, konkretnej osobie w danej sytuacji, to jest to jego decyzja. Moje najszczersze pragnienie dla tych, których nurtuje to pytanie, wyrażone jest w liście do Kolosan, 2 rozdział, 6 werset do 10. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim postępujcie. Zakorzenieni i zbudowani w Nim oraz utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w nią z dziękczynieniem, strzeżcie się, żeby was kto nie oszukał przez filozofię i puste oszustwo według tradycji ludzkiej, według podstawowych zasad tego świata, a nie według Chrystusa. W Nim bowiem mieszka cała pełnia bóstwa na sposób ciała, albo cała pełnia bóstwa cieleśnie. A wy jesteście zupełni w Nim, który jest głową wszystkich księstw i mocy. Podstawą do tego materiału jako skrypt posłużył mi artykuł autorstwa Granta Steidla pod tytułem Języki. Wydane przez Grace and Truth, autor Grant Steidl.